puściutkie lotnisko, Chopina można sobie zwiedzać, ale są i plusy, bo bachory nie skaczą po tym placyku zabaw. Cisza, spokój. No, obostrzenia są takie przed wejściem, że badają temperaturę. No ale jakoś się udało, dużej kolejki nie było, tam z 5 osób. Historyczny dzień, 1 lipca jest, na serce mówię, więc może być niewyraźnie. 1 lipca uruchomienie, pierwszy dzień uruchomienia lotów, międzynarodowych lotu. Znaczy do tej pory były loty krajowe i z tego co widziałem na tym flight radarze, no to latały tam do Pekinu, do Stanów, do Kanady, takie dalekie loty. Ale europejskie to dzisiaj pierwszy dzień. Taki przykry widok, wszystkie restauracje nieczynne, drink bar nieczynny. Baltona Fashion Boutique nieczynny. Ale sklep z wodą i Victoria's Secret jest czynna. Także nie jest tak źle. Tu po jedło zawsze można było zaoszczędzić 5 zł na wodzie i się napić. Niestety. Palarnie też wyłączone z użytkowania. Widziałem przed chwilą facet jakiś w panice latał, szukał palarni, pytał się.